Witam wszystkich widzów serdecznie. Krzysztof Trzaskalik. Pokażę wam, jakie chamstwo. Wrócił mi gołąbek. Gołąbek z lotu. I co się okazało? Siedzi na swojej celi. I o, nie ma obrączki. Ogołocony. Ogołocony z obrączki. Okradziony. Ktoś mu ściął obrączkę. Po prostu jest to no chora sytuacja, żeby gołębiowi ściąć obrączkę. Tauli z telefonem, wszystko. A on został w ten sposób. Będzie partnerem do samiczki, bo co zrobić? Wrócił do swojej celi i ścięto ma obrączkę. No, no coś, chamstwo to słowami tego się nie da po prostu wyrazić. O, taki gołąbek. Tu szydełko, wszystko. No po prostu coś niebywałego, żeby tak urządzić gołębia. Nie wiem po co komu coś takiego. Taki kawał zależy. A. Nie wiem po co ktoś takie głupoty robi. Samiczki są na oblocie. Latają dzisiaj chłodno, pochmurno. I przed chwilą widziałem, jedna pikowała, się z nich odbiła i pikowała na wlot, siedzi, przyleciał chyba kolejny z Brukseli, także idę go wpuścić. Faktycznie 6:48, pojawił się gołąbek z Brukseli kolejny, siedzi na klapie, jest odbita. Tutaj jest ta samiczka. Nie wiem, czy ona chce iść do samczyka, czy ma na tyle siły. Jest szczupła, ale siłę jak widać jeszcze ma. Zaraz ją pokażę, jak wygląda. Pójdzie do swojego samczyka. Także, no, wychudzona jest. Nie ma się co dziwić. Skrzydełko. Pięciolatka. Tutaj gołąbek, który prawdopodobnie ma pierwszy konkurs lotu Bruksela w okręgu. Mam najdłuższą odległość i był na najszybszym czasie, z tego co wiem. Nie było mnie na drukowaniu, ale otrzymałem gratulacje od osób, które tam były. Więc jakkolwiek takim nawet mały sukces też cieszy, bo jakby nie było, pierwszy gołąbek w okręgu na pocieszenie się udało. Także ciekawe, czy dostanie jakiś dyplom za to. No ale za wysiłek mu się należało. A już jest fajny, wesoły. Tam ma samiczkę. Dostał samiczkę. Teraz już jest wypoczęty. Chodzi na obloty. Naprawdę fajnie to. Nie zatarł się, nie. Nic mu się nie stało. W fajnej kondycji. Super mu to wyszło. Dziś rano przy oblocie przyleciał mi kolejny gołąb z Brukseli. U nas w okręgu konkurs jest niewyczerpany. Sąsiednie oddziały, okręgi, czy to Śląsk Wschód, czy Bielsko, przełożyli otwarcie zegarów na środę.
U nas wczoraj otwarli zegary, więc prawdopodobnie Gołąbek przyleciał w konkursie i miałby ten konkurs, ale niestety myśmy już otwarli zegary i nie będzie miał konkursu, bo brakowało nam jeszcze gołębi. No nie wyczerpaliśmy limitu. Śląsk Wschód, okręg też podobno nie wyczerpał limitu. Ciekawe, no faktycznie, czy ten limit się nie wyczerpał. Gołąbek wrócił. Dobrze, że wrócił, no. Także dał radę, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i nawet jest w dobrej kondycji, o. Rusza się, jest okej. Także kolejny brukselczyk powrócił. O, wypuściłem młodzież. Teraz już je pora zwołać, uczyć dyscypliny, chociaż tą dyscypliną to słabo u nich. Nie nauczyły mi się wchodzenia przez te łopatki. No chodźcie, o, mam pięknego rudzielca. Wcinają gamońki. To jest mój bohater z Brukseli. Jest jeszcze drugi kolega, który wrócił, tam siedzi. Aha, tak powiem, nie sprzątałem od tego czasu w ogóle. Bo tam jedni powiedzieli, że ma brudno. No ma dwa główienka, ale podobno gołąb dobrze do własnego gówna leci, tak brzydko powiem. I tak tu wygląda gołębnik, może zdjęcie na zbliżeniu. Akurat kał, który się gdzieś tam pojawił, mam podkładkę pod karmnikiem. Także jeden samczyk, wysłałem cztery samczyki. Tu jest jeden, teraz pokażę drugiego. Tu jest drugi, on wrócił w czasie konkursowym, ale zegary zostały szybciej otwarte i tego konkursu nie ma niestety, a już jest wesolutki, fajny. Tamten to już na oblotach śmiga, normalnie na drugi dzień od razu wyskoczył na oblot. Nawet mnie dziwiło, że nie siedzi na dachu, tylko normalnie z nimi cały oblot latał. Także super, super fajnie się zachowują. No i jest kolejny z Brukseli. Prawdopodobnie. Samiczka oczywiście. Już ją wołamy. Jest z Brukseli. Pojdź. Się zdarzyło, że tej Brukseli wszystkie... O, chodź. Pojdź. Chodź. Gdzie jesteś? Palutka, chodź. No jest, chodź. Pojdź. O. No tak, 63 przyszła. No i jadę na koszowanie. Tutaj obok mnie w tych dwóch klatkach są gołębie typowane. Dziesiątka typowana. A tutaj reszta ekipy, która jedzie na maraton Zeven. 750 km. Mam nadzieję, że dają radę i sobie poradzą. Bądźmy dobrej myśli. No i dziś oblot tego, co zostało w domu. Nie wiem, podzieliły się na dwie grupy, nie wiem czemu. Ale jakby strzeliły, to każdego przedziału osobno, dopiero teraz się połączyły.
Zobaczmy, ile mają energii. Wieczór, idę karmić gołąbki. Rano były na oblocie lotowe. Potem były na oblocie młode. Wszystko pozamykałem. Po południu, mam nadzieję, że tam młode weszły. Po parę jeszcze zostało na dachu, nie do końca chciały słuchać. Idę karmić te, co są w domu. Przy okazji byłem z córką na basenie. Spotkałem potem po drodze kolegę z sąsiedniego oddziału, który też dawał na Brukselę. I taka ciekawostka, daje samicę, która już chyba 5 czy 6 razy zrobiła Brukselę z roku 16 i co roku robi Brukselę. Jak mówi, robił dobrą trójkę w okręgu, ale wszystkie trzy, co mu zrobiły tą Brukselę w konkursie, w tym roku każdy z nich miał po jednym konkursie, a ta samica od paru lat, co robi Brukselę, to co roku robi jeden konkurs w Brukseli, najwyżej jakiś jeden na innych lotach, ale co roku, naprawdę od 5 czy 6 lat. Ona jest 16 rocznik, no to ma 8 lat. No to chyba już od 2-latki co roku jest na Brukseli i co roku tą Brukselę robi. I jej córka też zrobiła Brukselę. No to ciekawe bardzo, czy taka krew na typowy długi dystans, że on tam chyba w ciągu pół godziny 3 dostał na drugi dzień. Taka ciekawa historyjka. My jutro czekamy na Zeven. Na Zeven, na lot okręgowy 750 km. Jak to mówią, lekko nie będzie. Stało gołąbów, no bo reszta jest na Zevenie, a to zostało w domu. W tym są samiczki, które mi zrobiły Brukselę, więc jedna zajechana z poprzedniej niedzieli, co się spóźniła, a reszta poszła na Zeven. Wiele zapytań, co teraz podaję młodym, co prozdrowotnie i tak dalej. To dla młodych karma rozpłodowa ID Quick. Cały czas podaję i do tego trunek. Piękny, wysokoprocentowy, tak naprawdę jest to propolis rozrobiony, daje to na karmę, nie tak prosto nagrać, o, na karmę wlewam i mieszam. No i tu moja młodzież jest karmiona. Nie wszystkie weszły, ale miały otwarte, powchodziły. Teraz zostałe jedzonko jedzą, ale bez zabijania się. Tu jedne siedzą i nie są głodne. Może powinienem ich przykrócić trochę na karmie, to by były grzeczniejsze. No ale niech się rozwijają na razie jeszcze. Nie chcę ich głodzić. Teraz będą 2 dni zamknięte. Sobota. No i chyba niedziela też. I w poniedziałek dopiero zaś będą miały obloty. Tak to u mnie wygląda. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dobry lot. Zapraszam na relację z lotu Zeven, z 11 lotu sezonu 2024, 8 lotu okręgowego albo 7. Będziemy walczyć. Zobaczymy, co da się ugrać. Z takich najlepszych miejsc to w okręgu 5. miejsce w mistrzostwie właśnie szybkościowym, to jest na podstawie GMP 50 GMP, wymagająca rywalizacja. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. W oddziele w tej klasyfikacji zajmuje 1. miejsce. Będziemy się starać to obronić do końca sezonu. Zobaczymy, jak wyjdzie, niech gołąbki w zdrowiu.
przylatują, robią konkursy, to jakoś to będzie. Dobry lot. Ta mecz Francja, Portugalia. No ale są ważne sprawy i ważniejsze. Głębią wody trzeba dać. To moje roczniaki. Żeby nie było, że mi kilka starych zostało, to tu są samczyki, a tu samiczki roczne. Ekipka, brakło wody, muszą się napić. Rano zrobię im oglocik. I tyle. Także jest ekipka, za rok to będą dwulatki. Także lecieć na przyszłość coś jest. Przed nimi jeszcze jeden lot. Świnoujście za tydzień. No i zobaczymy, czy będą zaliczać ostatni maraton. O, w zależności od moich chęci,